Szanowni Państwo, zapraszam bardzo serdecznie na 6. już edycję Studenckiego Festiwalu Pianistycznego. W tym roku usłyszymy dzieła fortepianowe Jana Sebastiana Bacha i Domenika Scarlattiego w rocznicę urodzin tych kompozytorów. W naszej pięknej sali koncertowej przez 6 wieczorów od 2 do 7 marca o godzinie 19 będą Państwo mogli usłyszeć naszych młodych pianistów, studentów. Tak jak wszystkie koncerty w naszej uczelni, również na ten festiwal jest wstęp bezpłatny. Zapraszam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie zaprosić na 6. festiwal studencki dotyczący naszej pianistyki. Myślę, że to zaczyna być już bardzo tradycyjna impreza, ponieważ korzenie jej sięgają 2006 roku, kiedy obchodziliśmy słynny rok mozartowski, kiedy bodajże na 5 recitalach zaprezentowaliśmy 19 sonat, czyli komplet sonat mozartowskich. Później nastąpiła przerwa, ale w 2010, słynny, pamiętajmy, rok chopinowski, zaczęliśmy rzeczywiście w sposób bardzo konsekwentny realizować festiwale studenckie. Wówczas wykonaliśmy, był to rok chopinowski, jak powtarzam, wykonaliśmy wówczas większość utworów tego słynnego kompozytora. Później nastąpił rok 11, a wiadomo, to była rocznica urodzin jednego z najsłynniejszych, chyba najsłynniejszego pianisty, jaki istniał w ogóle na ziemi, mianowicie Franciszka Liszta. Później dziwny zbieg okoliczności, mianowicie zderzenie dwóch kompozytorów, którzy byli i czasowo odlegli, i stylistycznie, niemniej w jaki sposób to się wszystko fantastycznie komponowało, mianowicie Debussy i Haydn. Następny rok, 2013, już mieliśmy bardzo piękny festiwal, zresztą połączony z celebracją na 65-lecia naszej uczelni. Wtedy były zaprezentowane dzieła Rachmaninowa. Następny festiwal, również wybitni pianiści, jeśli chodzi o kompozytorów, a więc Aleksander Skriabin i Sergiusz Prokofiew, byli prezentowani przez naszych studentów w 2014 roku. Wreszcie w tym roku mamy celebrację i urodzin, i śmierci wybitnych kompozytorów, mianowicie Dominika Scarlattiego i Jana Sebastiana Bacha. Dlatego serdecznie zapraszamy na te koncerty. Przypuszczamy, że wymiar muzyczny będzie bardzo wysoki, a wymiar dydaktyczny jeszcze wyższy.